Zastanawiałeś się kiedyś, jakie dwa rowery wystarczą Tobie do spełnienia 90% potrzeb Twoich rowerowych, do obsłużenia ich? A dzisiaj o tym będzie w odcinku. Pierwszym z nich, prawdopodobnie się domyślisz, że będzie gravel. No bo tak, dojedziesz nim do pracy? Dojedziesz. Pojedziesz nim na wyprawę rowerową? No pojedziesz. Pojedziesz nim po lesie lekkim jakimś wkoło komina? Pojedziesz, bez problemu. Ten w dodatku ma geometrię trochę jak XC, jest ten odcinek na kanale. To jest Gestalt XR. Da radę. Oczywiście. No ale dobra. Pozostałe potrzeby rowerowe? No pomyślmy. Może wypadałoby pojechać w góry prawdziwe. Przydałoby się. Może coś bardziej terenowo pokonać. Jest ze mną drugi taki rower, który wydaje mi się, że zaspokoi pozostałe 45% potrzeb. Ale nim Ci go pokażę, to zachęcam Ciebie do zasubskrybowania kanału, bo z tego co widzę, to masa osób, która odwiedza nasz kanał, cały czas nie subskrybuje. To tylko dwa kliknięcia, a dla mnie duże znaczenie na rozwój kanału. A jest nim rower ze wspomaganiem elektrycznym. Tak, w szczególności z pełnym zawieszeniem. Czy pojedziesz nim po lesie? Pojedziesz. Czy pojedziesz nim w terenie? Oczywiście, że pojedziesz. Czy pojedziesz nim na długą wyprawę górską? Oczywiście, że pojedziesz. Jak się wydaje za ciężki, bez problemu od dołu dwa kliknięcia wypinasz baterię. Czyli których fragmentów potrzeb rowerowych nie obsłużysz nimi, tymi dwoma? No ciężko pojechać nimi dwoma na skatepark, na dirt park, na pump track, no to dirtówka do tego jest potrzebna. Ciężko będzie takimi rowerami jeździć w bardzo długie trasy górskie typu maratony cross country, no bo tam raczej nie dopuszczają rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. No jeśli ktoś traktuje szosę bardziej, no to do gravela założysz oczywiście koła szosowe, ale to nie będzie nadal szosa i trzeba się z tym liczyć, to już jest mocna specjalizacja. No z gravela nie zrobisz też roweru triatlonowego. No ale bądźmy poważni. Większość z osób korzystających z rowerów i tak potrzebuje roweru do potrzeb cywilnych. Jak ktoś już startuje w zawodach, to bardzo mocno personalizuje sobie. A być może jestem w błędzie. To wyprowadź mnie proszę z niego. Jestem ciekawy Twojej opinii, co napiszesz w komentarzu. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, hej!